Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Chciałem przybliżyć w tej części kilka rzeczy dotyczących światła typu spot. Jest to światło, które można sobie wyobrazić jako takie światło, podobne troszeczkę do snopu światła z latarki. Na stronie z dokumentacją Blendera mamy dość ładnie opisane wszystkie szczegóły. Nazywa się to spot lamp i mamy opisane tam opcje, wyjaśnienie dokładnie jak to światło wygląda, są ładne rysunki. Zaraz to wszystko zresztą obejrzymy sobie w Blenderze. I mamy także wyjaśnione niektóre przynajmniej podstawy dotyczące cienia, które takiego typu światło może rzucać. Proszę zobaczyć, cień jest liczony dwiema metodami, za pomocą metody Buffer Shadow i Ray Shadow, no i ona jest ładnie opisana. Gdyby się tak powgłębiać i troszeczkę poczytać, co takiego tu jest napisane, to można trafić na kilka kolejnych stron, na których jest to opisane i jest to dokumentacja pochodząca z nawet dosyć starych wersji Blendera. Tutaj mamy nawet dwie publikacje, na które się autorzy Blendera powołują. Jednej z nich już nie można ściągnąć, drugą ściągnąłem, otworzyłem i wygląda ona w taki sposób. Jest to jakieś tworzenie mapy cienia, która jest pozbawiona antialiasu. Więc w sumie bardzo fajna rzecz. Można sobie poczytać. Znajdują się tam także jakieś przykłady. Znajduje się tam literatura. No i ogólnie osoby, które są zainteresowane tego typu pracami, mogą znaleźć tutaj cały zestaw odnośników, które zawierają dalsze informacje. Natomiast my wrócimy teraz do standardowego Blendera i przyjrzymy się tym opcjom na żywo, czyli jak wyglądają. A więc tak, mam tutaj Blendera, zrobimy sobie standardową scenę, na której będzie zwykły plane powiększony bardzo znacznie i nad tym planem umieszczę jedną lampę. Obecnie żadnej lampy nie mam na scenie. Widzę, że tu jakiś plane już jest wcześniej wstawiony, więc go po prostu usunę na pewności, aby mieć prostą, czystą scenę, bez żadnych dodatkowych rzeczy. Ok, teraz dodam lampę. Lampa będzie typu spot, bo dzisiaj o takiej lampie mówimy. I od razu widać, że po dodaniu takiej lampy dostaje coś na kształt takiego stożka. Ten stożek przypomina troszeczkę, no takie dziwne coś, nie wiem jak to nazwać. Mam tutaj swój spot i widać od razu, że ten stożek jest rzeczywiście stożkiem. Wstawia się on do punktu centralnego w układzie współrzędnych, tam gdzie jest mój pivot. Widać w nim też taki promień wodzący, jakby, o którym zaraz powiem. No i takie dwa pierścienie, które określają tak naprawdę, jak szeroko ten stożek światła się rozpościera. Ustawię teraz ten stożek w taki sposób, aby świecił na moją scenę pod pewnym kątem. Na przykład o tak. Będzie trafiał swoim promieniem wodzącym mniej więcej w środek układu i teraz w ten środek układu wstawię zwykłą kostkę. Widok z kamery pokaże mi, że wygląda moja scena w sposób następujący. Jeżeli teraz wyrenderuję tę scenę, dostanę na widoku kostkę oświetloną światłem mojego stożka. Chciałem troszeczkę inaczej go ustawić, więc w widoku z góry przekręcę go jeszcze o 45 stopni, czy może 40 stopni, przesunę trochę, tak aby ustawiony był mniej więcej w taki sposób. Przypuszczam, że będzie wymagało to jeszcze korekty z dwóch kierunków, lekkiej, ale zawsze koniecznej. Dobra, i teraz mam scenę tak, jak chciałem, aby była ustawiona. No i właśnie, mam wstawiony standardowy spot, standardowe światło, które generuje mi taki placek światła i widać, że jest jakiś problem z cieniem. Jest to jedna z podstawowych rzeczy, które mogą utrudnić korzystanie z tego rodzaju światła, a trzeba przyznać, że to światło jest bardzo fajne. Z tym, że no właśnie, jest w nim sporo zawiłości. I teraz ustawienia tego światła, gdy mam zaznaczone, są na panelu ustawień obiektu, no i są tam takie ustawienia, które są wspólne dla wszystkich rodzajów świateł, a więc takie coś jak kolor, energia, dystans, czy też sposób zaniku światła. Oraz takie opcje jak negacja światła, ograniczenie tylko do jednej warstwy, ewentualnie wpływ na barwy materiału definiowane przez shadery diffuse lub specular. Natomiast to, co jest ciekawe w tym świetle, to są opcje związane z cieniem. I ten cień, który teraz jest nieprawidłowy, można oczywiście łatwo naprawić. Zanim to jednak nastąpi, zwiększę trochę energię swojego światła, aby ono było nieco jaśniejsze. Będzie wtedy lepiej widać te wszystkie cienie. No i teraz tak. Możemy cień wyłączyć całkowicie, klikając na guzik No Shadow na zakładce Shadow. Jeżeli to zrobię, oczywiście mój klocek jest pozbawiony cienia. Natomiast światło nadal świeci tylko w takim niewielkim placku, a pozostały obszar jest zupełnie nieoświetlany. Mam tylko jedno światło. Teraz mogę włączyć sobie metodę Buffer Shadow albo Ray Shadow. Metoda Ray Shadow jest taką podstawową metodą wspólną dla pozostałych typów lamp, m.in. dla Point i Sun oraz dla światła Area. Jest to metoda, która liczy cień dość szybko i dość precyzyjnie, ale jej wadą jest to, że dostaje ten cień bardzo ostry.
No i teraz, jeżeli ustawić swój render w stosunku 1 do 1, naciskając 1 na klawiaturze numerycznej, mam teraz powiększenie jakby 100% mojego renderu, to widać, że ten cień jest całkiem nieźle tutaj narysowany. Natomiast gdybym chciał ten cień zmiękczyć, no to wtedy potrzebuję zwiększyć ilość próbek. Jeżeli ustawię ilość próbek na piksel równą 5, wtedy wszystkie piksele będą próbkowane pięciokrotnie bardziej niż w stosunku do tego poprzedniego ustawienia. I to spowoduje, że cień stanie się trochę bardziej wygładzony. Oczywiście tam, gdzie cień jest niedaleko od obiektu, tam gdzie jest jego krawędź, cień pozostaje ostry. No i widać, że nie ma żadnego problemu z tym, że on wystaje. Jednocześnie mam tutaj od razu metodę Monte Carlo, o której wspominałem przy okazji innych omówień światła. No i teraz, jeżeli zwiększę ilość próbek do maksymalnej wartości, czyli 64, dostanę bardzo ładnie wygładzony cień. Przy okazji widać, że tego typu render robi się już znacznie dłużej. Poprzedni trwał, no powiedzmy sobie, 47 setnych sekundy, a ten na pewno potrwa trochę więcej. I cień, który dostanę, będzie bardzo ładnie wyliczony, będzie ładnie wyaliasowany, żeby nie było tam żadnych pikseli, żadnego szumu, niczego. Ten render robił się 17 sekund z kawałkiem, jeżeli teraz powiększę sobie, to widzę, że ten cień został bardzo ładnie wygładzony. Tutaj w zasadzie niewiele więcej można zrobić. Jest to maksymalne wygładzenie, które ten model cienia jest w stanie mi zaoferować. Ale gdybym potrzebował w jakiś sposób, czy też w jakiejś scenie uzyskać jeszcze bardziej mięciutki cień, no to wtedy muszę zmiękczyć ten cień za pomocą parametru soft. Jest to dodatkowy taki blur jakby na cieniu, który liczony jest oczywiście w zależności od ilości próbek. Warto też pamiętać, że jeżeli samples jest ustawiony na 1, czyli mam tylko jedną próbkę, to ten soft, który tutaj mam, w ogóle nie działa, jest wyłączony. Standardowo jest 1, przypomnę, że render wygląda wtedy tak, że jest tak ostry jak żyletka, można się prawie o niego skaleczyć. Natomiast jak ustawię sobie soft na przykład na 10 i zrobię render, to nadal nie mam tutaj żadnego zmiękczenia. No i teraz, jeżeli podniosę ilość próbek na przykład do 16, to wtedy będę miał dość dokładnie liczony cień i on będzie już mocno zmiękczony. Proszę bardzo. Jest to wyraźnie zmiękczony cień, do tego stopnia, że aż traci kształt, że tak powiem, prostokąta czy sześcianu. Nie widać już, jaki obiekt rzuca ten cień. Cień mogę zmiękczać w dość dużym zakresie. Obecnie w tym modelu światła jest to maksymalna wartość, która, no teraz to chyba troszeczkę przegiąłem, cienia nie będzie w ogóle, ale coś koło setki można wpisać, żeby to było sensowne. Więc policzmy, proszę zobaczyć, cień rozmył się tak bardzo, że zniknął. Przy okazji widać, że ta kostka stała się trochę ciemniejsza i to jest taki jakby efekt cienia, który pada na nią. Został tak mocno rozmyty, że zasłania mi nawet samą kostkę. Trochę bez sensu, na to światło właśnie tak jest liczone tutaj. Więc jeżeli wrócę z cieniem na przykład do wartości 10 lub wartości 20, to mogę jeszcze uzyskać w miarę sensowny render z jakimś tam ładnym przyciemnieniem. Mimo wszystko nadal to jest cień rzucany przez jedną lampę. Teraz, oprócz tego, że mamy tego typu opcję światła, istnieje również metoda rysowania cienia, która nazywa się Buffer Shadow. I to jest jakby rzecz związana z ustawieniami Blendera, które pochodzą trochę z przeszłości. I na przykład istnieje taki model buforowania tego cienia, który nazywa się klasyczny, classical. Jest to model, którego teraz nie zaleca się używać. On generuje cień w tych moich standardowych ustawieniach tutaj obecnie taki zupełnie blady, dziwnie wygląda. Jest to model przestarzały, pochodzący ze starych wersji, a został tutaj tylko po to, aby w nowym Blenderze można było renderować stare pliki, które właśnie taki cień miały ustawiony. Natomiast metoda Classic Halfway to jest metoda ulepszona w stosunku do tej metody Classical i ona, zobaczcie, nie widać tutaj, ma dokładnie takie same ustawienia. Jeżeli wyrenderuję teraz, to ten cień wychodzi właśnie tak, jak miałem na początku. No i pojawia się ten taki nieprzyjemnie wyglądający ogonek. Teraz ten ogonek to jest w ogóle ciekawa sprawa. Otóż cień jest liczony w taki sposób, że jest tak jakby rozciągany na całej powierzchni obejmowanej przez to światło typu spot. I teraz, jeżeli ten cień jest liczony w jakiś tam sposób metodą taką, jak tutaj mam ustawione, że to jest jakiś filtr typu box, jest jakiś soft na niego nałożony, jest bias, jest ileś sampli, jest jakiś rozmiar bufora pamięci, 512 kB teraz jest przeznaczony, tylko jeden bufor jest używany, no to teraz właśnie ten cień się tak renderuje. I to, że tu powstaje taki odstęp jakby, jest spowodowane przez tę opcję, która nazywa się bias. To jest opcja, która pozwala wyrównać troszeczkę cieniowanie, ale jeżeli na przykład wyłączę ten bias, zmniejszę go do minimalnej wartości 1000, to mój render wychodzi wtedy prawie że prawidłowo, ale pojawiają się artefakty, czyli błędy tego cienia. Po pierwsze, cień dostaje jakichś takich dziwnych nierówności i jest bardzo zębaty. Nie wygląda to ładnie. Jest związane z małą ilością pamięci, która jest przeznaczona na buforowanie tego cienia. Poza tym,
Sam obiekt również ma jakieś takie dziwne krawędzie, no i to jest błąd wynikający z tego, że ten bias jest niewielki. Jeżeli ten bias podniosę do wartości maksymalnej, czyli do 5, to cień odsunie się od obiektu tak bardzo, że pozostawi w zasadzie jakąś taką dziwną, pustą przestrzeń. No i teraz trzeba kombinować z tym parametrem, ustawić go na takiej wartości, która będzie w miarę sensowna. Weźmy sobie na przykład 0,5. 0,5 jest, powiedzmy sobie, jeszcze jak cię mogę, ale jak dam boom 0,1, to już jest tak w miarę. Znikła na przykład ta dziwna krawędź, która generowała artefakty na płaszczyźnie, do której dotyka mój cube. No i teraz, jeżeli wszystkie te parametry, które mam w modelu Classic Halfway, zniżę, czy też zmniejszę do zera, więc sample ustawię na 1, soft na 0 i bias na taki malutki, to mogę na renderze dostać właśnie wspomniane artefakty. Jest to może nic szczególnego, ale w metodzie irregular, albo na przykład deep, która ma prawie takie same ustawienia, proszę zobaczyć, różni się tylko tym parametrem compress. Compress mogę zmniejszyć do zera nawet. To w tym momencie, jeżeli będę miał takie ustawione wartości, to wtedy dostanę, no akurat tu wychodzi wszystko bardzo fajnie, ale chciałbym dostać coś jeszcze innego. Zatem zwiększę ilość próbek, które przeznaczone są na mój cień. Będę zwiększał tą ilość próbek, zwiększał i zobaczymy, czy coś się ciekawego tutaj pojawi. No, jak widać, nie za bardzo ciekawe rzeczy. Weźmy może Classic Halfway. Szukam teraz takiego ustawienia, które wygeneruje dość silne błędy renderowania. No, ale jak widać, nie za bardzo je tutaj można zobaczyć. Ilość sampli zostaje bez zmian. No trudno. W takim razie może skupimy się na tym, co jeszcze można tutaj zrobić. Jeżeli bias będzie większy troszkę, to będę miał ten odstęp. Niezbyt przyjemna sprawa i słabo się nadaje to renderowanie, przynajmniej w takim modelu, do generowania precyzyjnych cieni. Ale mogę zwiększyć ilość pamięci na taki cień do wartości, która jest całkiem spora, bo to jest 10 MB ponad. I teraz ten mój cień jest liczony troszeczkę dokładniej. Na przykład widać, że jego krawędzie zostały ładnie wygładzone. Poza tym, jeżeli będę miał bias rzędu, no malutki niech będzie na początku, to będzie on w tym momencie już idealnie dotykał do krawędzi klocka. Nie ma tego problemu, który był poprzednio, że się odsuwał. Bias tak naprawdę określa odległość obiektu od cienia tego obiektu. Więc w przypadku, kiedy jest klocek, to można nagle zobaczyć, że jest taki artefakt. Mogę także zwiększyć parametr soft, który działa podobnie jak poprzednio, dajmy na przykład soft na 10, no i w tym przypadku powoduje on, że mój cień się ładnie rozmywa. Ale znowuż pojawiają się artefakty. I te artefakty pojawiają się tuż pod krawędzią, a więc dostaje taki jakby cień, który pojawia się na obiekcie, na samym obiekcie. Teraz, jeżeli zmniejszę ilość próbek, to ten cień będzie liczony jeszcze mniej precyzyjnie. Zmniejszę też ilość pamięci, która jest przeznaczona dla tego cienia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dla na przykład parametru soft równego 10. No i znowuż nic ciekawego. Troszeczkę podbiję ilość próbek. Nie wygląda to najlepiej. W zasadzie to szukam takiego ustawienia, które widziałem wcześniej, a którego teraz jakoś nie mogę tutaj przywołać. A związane było z tym, że cień rysował się w kilku takich dziwnych miejscach. No ale to już trudno, po prostu może teraz tego nie da się pokazać i już. Dajmy soft na 100. No i teraz widać, że rzeczywiście są te artefakty, o których mówiłem, z tym, że nie są tak widoczne jak wtedy. Samples na 1. Dalej jest jeden prosty cień. Samples na 3 powoduje, że ten cień się rozpływa na takie dziwne fragmenty. Widać przy okazji, w jaki sposób Blender liczy ten cień. Otóż być może to, co chciałem pokazać, było na inaczej ustawionej lampie, dlatego nie było tego widać, ale teraz też widać całkiem dobrze, o co chodzi. Otóż cień w przypadku dwóch próbek, gdzie soft jest ustawiony na 100, jest liczony w taki dziwny sposób przy małym buforze, że dostaje takie bardzo zębate kilka różnych cieni. To są jakby takie ghostowe cienie, które później normalnie w przypadku większego rozmycia ładnie powinny się rozpłynąć i dać ładny gradient. Oczywiście, jeżeli zwiększę ilość pamięci przeznaczonej na ten mój bufor cienia do maksymalnej wartości, to będę miał te cienie troszeczkę bardziej wyrównane. No a jeżeli zwiększę ilość próbek, to będę miał po prostu tych próbek więcej. No i w związku z tym ten cień będzie się ładnie rozkładał. W każdym razie widać, jak działa ten cały algorytm Classic Halfway. No i teraz mamy jeszcze jeden algorytm, który nazywa się Irregular, który jest troszeczkę bardziej doskonały, jest opisany na stronie, można sobie o nim poczytać. Tutaj jest Classical Halfway Generation Method. Są podane te wartości, jak jest liczona rozdzielczość tego cienia i tak dalej. Mamy wyjaśnione także, jak działa Irregular. Mamy tutaj to opisane. No i później jeszcze jest Deep. Nie wiem, czy tu będą jakieś obrazki. Nie widać ich, a więc sobie zrobimy sami render. No i widać, że ta metoda Irregular działa całkiem nieźle. Bias jest bardzo malutki, a mimo to dostaje niewiele artefaktów i cień jest prosty i jakby gładki, ostry jak brzytwa.
Jeżeli bias podniosę trochę do maksymalnej wartości, to widać, że następuje eleganckie i bezsensowne odsunięcie cienia od obiektu. Jeżeli obiekty będą małe, to w pewnych skrajnych przypadkach na skutek takiego działania ten cień może z obiektów w ogóle zniknąć i wtedy nie będą rzucały cienia. No i po prostu ich nie będzie. Mamy także jeszcze taki bufor, który nazywa się Deep. I ten bufor jest podobny troszeczkę do tego Classic Halfway, z tym, że on jeszcze ma możliwość zrobienia kompresji tej mapy cienia, którą generujemy. To, co jest ciekawe tutaj, to to, że mogę na przykład mieć, no soft może ustawimy sobie na 3, żeby wyrenderować tak na próbę coś. Ciekawa jest ilość pamięci, która jest zużywana przez tego typu render. Jak widać teraz, tworzenie tego bufora cienia trwa jakąś chwilę, 7 sekund ponad. Renderowała się scena, która jest w sumie bardzo prosta, bo zawiera tylko jeden klocek, jedno światło, jednego plane'a. No ale teraz możemy zmienić jeszcze sam sposób rysowania tego cienia. I do tego celu służy filtr, który tutaj mamy. Najprostszym takim filtrem jest box i on, jeżeli soft jest jeden, to w ogóle nie działa. Soft mogę w ogóle wyłączyć i ten box nie będzie w zasadzie tutaj nic robił. Ale jeżeli soft będzie wnosił na przykład 10, żeby się zmiękczał trochę, to wtedy będę dostawał bardziej miękki cień. To jest jedna rzecz, poczekam, aż to się wyrenderuje. Bias jest 5, więc to odsunięcie mamy spore, może od razu zmniejsze. I teraz widać, że cień jest mięciutki. Natomiast jest to taka najprostsza metoda uśredniania tego cienia. Można ją zmienić na przykład na tend. To jest metoda polecana, dosyć szybka i daje całkiem niezłe wyniki, nawet jeżeli jest dosyć skomplikowana scena, na przykład miasto z jedną lampą typu spot czy czymś takim. Widać, że trwa to coraz dłużej, dostaje bardzo ładnie zrobiony cień, bez tego dziwnego odsunięcia, a jeżeli chcę naprawdę super takie cienie wygładzić, wymodelować, to wtedy używam filtru typu Gauss. I wtedy jest tutaj normalny blur gaussowski narzucony, no i dostaje wtedy bardzo ładne wygładzenie krawędzi cienia. Poczekamy chwilę. A tak swoją drogą, ciekawe jest, ile pamięci zużywane jest teraz, więc możemy sobie zrobić jeszcze taki jeden krótki test. Wyłączę wszystkie te parametry na minimalne wartości, damy tu jeden. Damy jedną próbkę, wszystko zostaje tak jak jest, bez zmian. Zostawię ten bufor Gaussa i zrobimy sobie render. Render jest zębaty, ostry. No i teraz spójrzmy może, ile zużywa się pamięci. Użyję takiego programu, który nazywa się HTOP. Ten program pokazuje mi obciążenie bieżące systemu. I teraz, jeżeli tylko uruchomię Blendera, to tutaj ten Blender będzie pokazywany w liście wszystkich procesów. No i ilość pamięci będziemy mogli obserwować, którą Blender zużywa. Jeżeli teraz zrobię render, no to było za krótko, żeby on się tu pojawił. Więc teraz ustawię tej pamięci trochę więcej. Niech to będzie ilość pamięci maksymalna. Jedna próbka. Soft możemy ustawić na przykład na 10, bias na 1. No i niech to zostanie tak jak jest. Zobaczymy teraz, jak to się będzie długo renderowało. No widać, że tworzą się bufory cienia i nasz Blender powinien zaraz tutaj wskoczyć. Proszę zobaczyć, pojawił się i teraz zjada, czy też zużywa 6060 MB, czyli coś około 6 giga. Samo wyrenderowanie takiego obrazka zajęło 6 GB. No ale oprócz tego, że istnieje taki jeden bufor cienia, to mogę mieć tych buforów nawet więcej. I to są bufory próbkujące cień w takich przypadkach, kiedy trzeba go jeszcze dokładniej policzyć. Na przykład tu mam jakiś artefakt, nie chciałbym go mieć. Mogę zwiększyć zatem ilość próbek na przykład do 15, i wybrać sobie nie jeden, ale 4 takie bufory cienia. Takie 4 bufory cienia będą oczywiście wymagały jeszcze dłuższego czasu renderowania i jeszcze większej pamięci. Teraz można obserwować tutaj postęp na pamięci. W całym systemie jest 16 GB, obecnie zajętych jest 9 z kawałkiem, a Blender z tego zjada 7,8 pożerą, więc taki szczytowy punkt zużycia pamięci to było, no powiem, całkiem sporo. Weźmy jeszcze bias zmniejszy i maksymalnie mogę dać 9 buforów na pamięć. Jeżeli teraz zrobię render, to Blender będzie zjadał naprawdę ogromną ilość pamięci na wyrenderowanie cienia takiej prostej kostki. Proszę zobaczyć, to jest 7800 MB w tym momencie. Prawie cała pamięć została zajęta, a widziałem w takim szczytowym momencie, jak robiłem wcześniej próby, przygotowując się do tego tutorialu, że potrafi być zjedzone jeszcze więcej. Sięgnąłem do 8 giga na taką zwykłą kostkę. Jeżeli takich kostek miałbym więcej, to każda z nich chciałaby zjeść 8 GB. W związku z tym zająć całą pamięć przy pomocy Blendera i świata typu spot nie jest wcale trudno. Mamy także inne opcje, które nie dotyczą samego cienia, więc może na początku ustawię sobie tą metodę Classic Halfway. Bias ustawimy sobie może na przykład na 0,1. Sampli niech będzie 10, żeby liczył się troszeczkę szybciej. Damy sobie 4 bufory. No i powiedzmy sobie, że 5555
kilo przeznaczę na pamięć. Mamy także inne opcje, które określają, jak buforuje się, czy też jak liczy się nasz światło typu spot. Otóż w tej chwili ten mój stożek światła wygląda w ten sposób, że światło liczy swój bufor cienia i w ogóle całe cienie, które są rzucane przez obiekty, poczynając od tego początku, tej małej kreski w tym miejscu tutaj, a kończąc w tym miejscu, gdzie ta kreska, ta linia wodząca, ten promień się kończy. Jest to taki jakby obszar automatycznego obcinania cienia. Można łatwo to pokazać, jeżeli zmienię sobie parametry clip start i clip end. Jeżeli zmienię clip start, to będę przesuwał, tak jak teraz na scenie widać, początek, od którego zacznie się w tym świetle naprawdę coś dziać z cieniem. Więc jeżeli ten clip start przybliżę do mojego cuba, a clip end przybliżę do początku sceny, no to zobaczę, że w pewnym momencie zostanie scena ucięta. No i tak samo będzie, jeżeli spróbuję ten klip przesuwać jeszcze bardziej. Zaraz zobaczymy, gdzie, w którym miejscu ten cień stanie się obcięty. O, tu widzę, już jest obcięcie. Więc ta kreska, która jest teraz na ukos, to jest obcięcie końcowe. Tam stożek już nie sięga. A ten kawałeczek cienia, który jest tutaj, to jest ta resztka mała, którą obciąłem za pomocą clip start. Jeżeli troszkę go zmniejszę, to będę miał tego cienia odrobinę więcej. Tak to wygląda. No i teraz oczywiście tego typu scena renderuje się dużo szybciej, ponieważ sam Blender liczy sobie cień tylko z tego obszaru, który stożek w tym momencie ogarnia. A cienia tam jest niewiele, bo pochodzi tylko od fragmentu tej kostki. Standardowo mogę zaznaczyć opcję Auto Clip Start i Auto Clip End i wtedy Blender będzie sam określał na podstawie swojej sceny i tego, co widzi ten spot, które obszary cienia użyć do renderowania. Jak widać, nie za bardzo sobie z tym radzi, więc najlepiej jest ten Auto Clip End ustawić na taką wartość, która będzie na pewno wychodziła poza scenę, no i dzięki temu będzie się tam mogło renderowanie w całości wykonać. Ten Clip Start również przesunę do samego początku, aby nie było żadnych problemów. Teraz tak, następna rzecz, którą ten stożek ma, którą można ustawić, to jest jego rozpiętość, czy też jego szerokość. To jest taki jakby rozwartość stożka światła. Można to zrobić na panelu Spot Shape, zmieniając parametr o nazwie Size. I tu znowuż dochodzi do sytuacji, w której cień będzie mógł stracić swoją precyzję, jeżeli będziemy go liczyli przy tak szeroko rozwartym stożku. Na przykład, jeżeli wyłączę to Soft na 0 i Sample dam na 1, no to dostanę cień taki dosyć ostry. Jeżeli teraz będę stożek rozwierał cały czas na szerokość maksymalną, czyli do 180 stopni, bo to jest jego maksymalne rozwarcie, dalej się już nie da, to wtedy ten cień, no, znika akurat w tym momencie, ale jeżeli wezmę i go troszeczkę zmniejszę, dam 179 stopni rozwarcia, to cień się już pojawi. I tu widać wspaniałe, niesamowite artefakty, które generuje mi tego typu ustawienie. Jeżeli podniosę troszeczkę bias, zmienię troszeczkę soft i dam kilka sampli więcej, to jest szansa, że ten cień zacznie się liczyć jakoś o wiele bardziej precyzyjnie. Ale widać wyraźnie, że im bardziej rozwarty jest stożek, im szerzej świeci, tym jego mapa cienia jest większa, a więc traci ona swoją precyzję, bo mam w niej oczywiście tylko 8 próbek i tylko ograniczoną ilość pamięci. Jeżeli zwiększę ilość pamięci, to oczywiście uzyskam jakiś dużo bardziej precyzyjny cień, ale wtedy oczywiście wzrośnie obliczeniowa złożoność całego procesu. Mogę dać sampli maksymalną wartość, czyli 16, no i wychodzi to jakoś tam podratowane, ale oczywiście wygląda bez sensu. Teraz zmienię troszkę rozwartość tego stożka, na przykład na 100 stopni równo. Jak zrobię render, to już się okazuje, że w tym momencie mój cień wrócił do równowagi. A więc używając odpowiedniego rozwarcia stożka, mogę ograniczać ilość pamięci, którą mi ten cień zużywa, a tym samym przyspieszać render. Na przykład dla minimalnej wartości tego typu rozwarcie stożka generuje już taki zębaty cień z artefaktami. Natomiast jeżeli dam troszeczkę mniej rozwarty stożek, jeszcze go trochę domknę, to te artefakty zaczną znikać i zrobią się na tyle małe, że nie będzie ich widać. Oczywiście nie mogę też przesadzić, bo mój placek światła robi się w końcu tak mały, że nie będzie w zasadzie co oświetlać. No, już teraz widać, że jest nieźle, a jednocześnie mam taki ładny, teatralny spot. Kolejne opcje, które związane są z tym stożkiem, to jest na przykład to, w jaki sposób jest liczona krawędź światła na granicy cienia. Czyli mój spot teraz generuje taki placek światła, który jest z lekko zaokrąglonymi krawędziami. I tego typu zaokrąglenie, czy też wygładzenie granicy między światłem a cieniem jest zrobione za pomocą parametru blend. Jeżeli ten blend zdejmę do zera, zmniejszę go, to będę miał stożek światła, który rysuje bardzo ostrą granicę. Jest tak ostra, że aż nieprzyjemna i widać oczywiście problemy z aliasingiem. Nie ma żadnego aliasingu, tak szczerze mówiąc. Więc jeżeli delikatnie zwiększę ten parametr blend, to wtedy wymuszę tutaj aliasing na krawędzi.
Jeżeli będę ten parametr zwiększał nadal, to spowoduje, że spot zacznie mi rozmywać tą granicę cienia coraz bardziej, aż dostanę przy maksymalnej wartości równej 1 ładnie wygładzony stożek, który ma maksymalną intensywność w swoim środku. Jest także możliwość włączenia opcji, która powoduje, że stożek światła będzie kwadratowy. Jest to troszeczkę inny sposób świecenia, natomiast nic poza tym się takiego tutaj nie zmienia w tej lampie. Wszystkie pozostałe ustawienia są te same. Mogę także włączyć sobie pokazywanie stożka w widoku 3D. Czyli jeżeli mam checkbox Show Con zaznaczony, wtedy mój stożek pokazuje się jako taki cieniowany obszar. Dzięki temu mogę lepiej widzieć, gdzie ten stożek sięga i jaką oświetla powierzchnię. Mogę dzięki temu go ustawiać, pozycjonować i tak dalej. Warto także wspomnieć, że opcja W, wciśnięty klawisz W na widoku 3D, pozwala zmieniać szybko na przykład rozmiar stożka, okay? Ewentualnie coś takiego jak wygładzenie stożka. Proszę zobaczyć, że to wygładzenie, w przypadku kiedy stożek jest okrągły, to nawet lepiej widać, jest zrobione poprzez takie dwa okręgi. Spot Blend pozwala mi ruszyć ten parametr Blend i wtedy określam sobie na widoku, odkąd dokąd ma być rozmycie mojego światła. W obszarze tego środkowego kółka światło z tego stożka będzie miało wartość maksymalną. Natomiast rozmycie będzie od tej wartości maksymalnej do wartości 0, no w obszarze takim, jaki ustawiłem parametrem Blend. Mam nadzieję, że to jest jasne. Zrobię render, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jest w porządku. I ostatnia opcja, która została tutaj w zasadzie do omówienia z tych takich niezwykłych opcji światła typu spot, to jest opcja takiego jakby wolumetrycznego szumu, czy też rozproszenia światła. Otóż jest taki przycisk tutaj jak halo. Jeżeli wcisnę ten przycisk, to w tym momencie stożek jest o wiele jaśniejszy, no i generuje jakieś takie dziwne rzeczy. I teraz, żeby można było zobaczyć, na czym ten efekt polega, to taki stożek postawię sobie z góry pianowo, zwężę go troszeczkę, żeby był mniejszy, podniosę jakoś tak, żeby świecił prosto z góry. Teraz oczywiście należy jeszcze wycelować kamerą w ten stożek, albo samym stożkiem wycelować w obiekt, który chcę oświetlić. Niech to będzie ten mój cube. W tym momencie światło stożka pada z góry, jest oczywiście okrągłe i oświetla mojego cuba. Cień tutaj nie jest zbyt szczęśliwie policzony, bo używam teraz takich jakichś ustawień zupełnie z kapelusza, ale widać, że to światło generuje taki dziwny obszar na górze. I to jest światło typu halo. Jeżeli ten stożek miałbym zwiększyć, albo znaczy zmniejszyć, albo na przykład posunąć trochę niżej tutaj, to się okaże, że on generuje mi rzeczywisty taki ładny snop światła. Ten snop światła to jest właśnie efekt halo. Czyli mamy taki efekt takiego strumienia światła, podobnego troszeczkę do reflektora. Oczywiście teraz jest bardzo jasny i zupełnie bez sensu wygląda. Ale odpowiednio zmieniając parametry, które tutaj mamy, czyli ilość kroków oraz intensywność, możemy doprowadzić, że ten stożek będzie bardzo ładnie wyglądał. Dodam teraz kilka takich stożków, na przykład jeden tutaj w ten sposób. Ok, zobaczymy, jak to się będzie renderowało. Mam teraz dwa przecinające się stożki, bardzo fajnie, dam go trochę niżej. W porządku. Wygląda elegancko. I teraz tak, dla tego stożka ustawię intensywność rzędu 0,01, czyli 1/100 z tego, co było. Dla drugiego zrobię to samo. Teraz jak wyrenderuję takie stożki, to one są bardzo, bardzo subtelne i prawie ich nie widać. I to jest właśnie taki prawdziwy, miły dla oka efekt halo. No i widać, że jakoś tam się rozkładają na tym cubie, powodując, że on jest miejscami oświetlony. To jest dosyć ciekawy efekt. Widać oczywiście straszliwe artefakty cienia, niezbyt precyzyjnie policzone. Trzeba by pewnie zmienić sobie metodę cieniowania. Na przykład na taką. Dużo to nie pomogło, więc wymagałoby to tutaj jeszcze paru prób, paru ustawień. No i mogę także zmienić ilość kroków, w których ten spot, czy też to, ten efekt halo jest liczony. Mogę zrobić to za pomocą parametru step. Jeżeli dam na przykład 5, wtedy będę miał jakby 5 kroków obliczania efektu halo. I efekt halo stanie się o wiele bardziej wyrazisty, o wiele bardziej przejrzysty. A żeby to pokazać, dobrze byłoby stworzyć jakiś efekt takiej udawanej wolumetrii. A więc postawię swój cube w środku tego stożka, gdzieś tam, tak żeby ten stożek przez tego cuba świecił. No i spróbujemy zobaczyć, czy będzie rzucany teraz jakiś sensownie wyglądający cień na moją scenę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Proszę zobaczyć, teraz tego cienia tutaj nie widać. Zwiększę troszkę w takim razie intensywność mojego efektu halo. Zwiększę także ilość kroków do 5. No i na renderze zaczyna się pojawiać taka ciemna smuga, którą mam tutaj. Jeżeli troszeczkę zmniejszę miękkość tego światła, powodując, że ono będzie twardsze, to mogę doprowadzić do sytuacji, w której będę miał troszeczkę lepiej liczone światło wolumetryczne wewnątrz cienia. Pojawi mi się coś takiego jak smuga cienia. Ona oczywiście teraz jest taka mocno zaszumiona, ale można byłoby jeszcze próbować podnieść intensywność tego stożka i dać jeszcze więcej kroków obliczeń. To jest maksymalna wartość 12 teraz. Zobaczmy, jak to wygląda.
No jest troszeczkę mocniejszy, widać, troszeczkę jakby mniej wyraźnie widać ten cień, bo on się bardzo rozpływa tutaj. Dodajmy w takim razie jeszcze jednego cuba. Chciałem to tak wyraźnie dosyć pokazać. Mam nadzieję, że będzie teraz lepiej widać. Zobaczymy. No, widać teraz doskonale. Mam snop światła, który jest bardzo ostry, bardzo wyraźny, a jednocześnie te dwa obiekty, które są wewnątrz tego snopu, rzucają takie liniowe cienie. Oczywiście wszystko jest teraz za bardzo rozmyte ze względu na ustawienia, które zrobiłem, ale jest to sposób na generowanie całkiem fajnie wyglądających snopów światła, które rzucają w dodatku jeszcze taki wolumetryczny cień. Zmniejszę teraz troszeczkę tą intensywność, żeby mój spot był rzeczywiście słabo widoczny. No i mam teraz taki fajny efekt całkiem. Mi się akurat to podoba. Wychodzi dość naturalnie. I warto pamiętać, że jeżeli chcemy, aby jakiś obiekt wewnątrz strugi światła, która jest taka rozświetlona, rzucał jakiś rzeczywisty cień, no to w zasadzie tylko spot wspiera tego typu cieniowanie. Żaden inny rodzaj światła, nawet area, nie ma takiej opcji jak halo. A więc nie będę miał poświaty tego świata bocznej, wynikającej z tyndalowskiego rozproszenia cząstek, które są w środku. To rozproszenie nazywa się efektem Tyndala, ponieważ on pierwszy je odkrył i opisał. Myślę, że to są wszystkie opcje, które tutaj można pokazać. No więc jeszcze dla zabawy dodam jeden spot, który skieruję bokiem na te moje klocki i zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście sprawa wymaga wielu eksperymentów, dużo prób, aby dostać później jakiś sensowny wyglądający render. No i oczywiście jest to sprawa związana z doświadczeniem. Widać tutaj całkiem fajnie wyglądający cień. Ok, no więc dziękuję w tym momencie. Pozostałe opcje omówiłem przy okazji światła typu Sun oraz Point, więc na razie o nich nic nie muszę mówić. Mam nadzieję, że są znane, a w razie czego można o nich poczytać również na stronie z dokumentacją Blendera. Mamy tam mnóstwo różnych rzeczy dotyczących samego światła jako takiego, przewinia do góry. Mamy tutaj coś o cieniach, ale także o samych światłach. Tu jest lighting, zakładka i mamy wprowadzenie do wszystkiego rodzaju świateł. Ok, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.